I won't rest until I find the truth. Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was na drugi odcinek z serii Zagrajmy w Deus Ex Human Revolution, czy też Bunt Ludzkości. Nagrywam ten materiał jeszcze tego samego dnia, co poprzedni, ponieważ naprawdę niesamowicie zainteresowała mnie ta gra, zainteresował mnie ten początek, wciągnęłam się, szczerze, bardzo, bardzo mnie to wciągnęło. To jest właśnie Deus Ex. Czuję się tak, jakbym grała w Mankind Divided. Widać oczywiście różnicę, że jest to starszy tytuł, ale czuję się tak samo, szczerze. Moi drodzy, odsyłam Was do obejrzenia pierwszego odcinka, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Zachęcam Was również do wpadania na serwer Discord, jak i również do nadrobienia serii Zagrajmy w Deus Ex Mankind Divided na moim kanale, jeżeli jeszcze tej serii nie widzieliście, a również jesteście zainteresowani Deus Exem. A my już teraz przechodzimy do rozgrywki. W poprzednim materiale zaczęliśmy tak naprawdę grę i zrobiliśmy cały prolog, tak mi się wydaje, ponieważ tutaj już pojawił nam się cały HUD, więc wkraczamy już tak naprawdę w świat gry. Po prostu zaczynamy rozgrywkę. I wasn't there, but I heard it was gruesome. Megan, Eric, Vasily, the whole team gone in one awful flash. How could this have happened? The how is not important anymore. We need to honor them by being true to their vision. Show those terrorists that they can't stop us from finishing the job. Okay, możemy posłuchać rozmowy, możemy pogadać. Jensen, good to have you back, man. I can't tell you how relieved we were to hear you were going to make it. I'm sorry. I can't imagine how difficult it's been for you. You probably just want to forget, huh? No właśnie, pamiętamy, co się stało pod koniec poprzedniego odcinka. Po tym ataku tak naprawdę zakończył się prolog i Jensen otrzymał ulepszenia swojego ciała. Sarif go tak naprawdę uratował, dodając różne modyfikacje, różne wszczepy do jego ciała. Okej, okay, tutaj mamy jakieś informacje, możemy sobie posłuchać co nieco. No dobra, widzę, gdzie nas tak naprawdę ten cel prowadzi. Mamy też minimapkę i najprawdopodobniej będziemy musieli po prostu stąd wyjść. We hardly know anything yet. What if it's a complete misunderstanding? Misunderstanding. Yeah, I could see the hostage takers now. Don't take this the wrong way, but everybody up against the wall. I'm just saying, the only reason people are at the plant tonight is because we've been forced to work so much overtime ever since the first attacks. Good point. No one was supposed to be there, so maybe it's just a break-in gone bad. Okej, możemy posłuchać różnych rozmów. Jeszcze się chcę tutaj rozejrzeć, zobaczyć, czy mamy jeszcze coś do zebrania. Mamy windę. To jest też dopiero i tak początek gry, początek właściwej rozgrywki, więc domyślam się, że coś może być, ale niekoniecznie. O, mamy jakieś drzwi. Is someone there? Tak, tak właśnie myślałam, że ktoś tutaj jest. Frank tells me he's still waiting for you, Adam. You don't have time to mess around. Get to the tech lab, or something seriously bad is gonna happen. Dobrze, Sarif, spokojnie. Okej, dobra. Tak myślałam, że właśnie w tej toalecie ktoś siedział i tam gadał. O, tu już możemy otwierać drzwi, a tam nie mogliśmy. Ale chcę i tak je sprawdzić, może coś się pojawi, coś będzie takiego do zebrania. Ale nie ma. I tak najpierw, zanim spotkamy się z tym Frankiem, musimy spotkać się z Pritchardem. Wygląda, jakby coś się działo z naszym systemem, cały ten HUD tutaj miga. No okej, nic tu chyba więcej nie ma. Ogólnie w Mankind Divided też mieliśmy taką opcję rozmawiania z
różnymi NPC-ami. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy jeszcze na górze. A, to właśnie tam mamy się udać, dobra. No, sporo tutaj tych pomieszczeń. Na razie jeszcze gra nie pokazała mi, czy mamy jakiś dziennik. Mankind Divided. Mieliśmy dziennik. Now this. Damn fanatics. Do you think the news is right? That a pro-human group is behind this, Mr. Cannon? Don't spread rumors, DeBell. Sorry, sir. As if working so much wasn't bad enough, we gotta defend ourselves against a bunch of self-righteous lunatics. Being so understaffed. You're not complaining now, are you, DeBell? No, Mr. Cannon. Sorry. Okay, dobra. Dobra, tu mamy jakiś samolot. Dokładnie, wygląda dokładnie tak samo jak te z Mankind Divided. No, wszystko to wygląda praktycznie tak samo, co mi się bardzo podoba. Że ten styl jednak w Mankind Divided został zachowany, że to wszystko pozostało to, co było w Human Revolution. The first time, 6 months ago, on the eve of controversial hearings set to scrutinize the company's research. No dobra, przejdźmy w tamtym kierunku. Wybacz, my tu jestem w stanie przejść? Nie. Why is David keeping the SWAT team from going in right away? Aha, tutaj jest potrzebne hakowanie na czwartym poziomie. Dobra, my i tak musimy iść tam. Jest, Frank Pritchard. A właśnie, Frank, wybaczcie. Myślałam, że... Tu chodzi o kogoś innego, a tu faktycznie, bo wcześniej nie było w pierwszym odcinku przedstawione jego imię, tylko po prostu Adam na niego mówił Pritchard. Się okazuje, że Frank to jest właśnie Pritchard, Frank Pritchard. No dobra, nic tu więcej chyba nie mamy, ale jeszcze się rozejrzę, zanim tam wejdziemy. Później właśnie... Mamy coś innego jeszcze do zrobienia. Nie, ja tu się raczej nigdzie nie dostanę. To wszędzie hakowanie jest potrzebne, a domyślam się, że jak zacznę cokolwiek tutaj robić, a tu winda, to zaraz mogą zacząć do mnie strzelać. Przynajmniej tak było w rozłamie ludzkości. No i też kamery są. Na razie wszystko jest zaznaczone na zielono, tak? I strażnicy, i kamery. Okej, lecimy. Wow, co to jest? Ciekawe, czemu już później w Mankind Divided. No, w sumie na logikę można by pomyśleć, że okej, w Pradze nie było Pritcharda, dlatego Adam mógł załatwić sobie kogoś innego. About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course. It might sting. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Seraph is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Okej, mamy po raz pierwszy wybory. Możemy coś powiedzieć do Pritcharda. Skonfrontuj albo zignoruj. Zignoruję ten komentarz, skończyliśmy. Albo skonfrontować, jeżeli masz problem ze mną, to po prostu to powiedz. If you got a problem with me, Pritchard, why don't you just say it and get it over with? Why no, Jensen? I don't have a problem with you. If anything, I blame myself.
The mighty Pritchard blaming himself. That's gotta be a first. I'm the one who told Sarif we needed a physical security team to protect us. If he'd read my report closely enough. Wait a second. Are you saying it was your idea to hire me? Not you, Jensen. I wanted Dynacor, Sharp Edge, or Bell Tower. All the top private security contractors were on my list, but Sarif wanted somebody in-house. And so did Dr. Reed. Możemy kontynuować rozmowę, okej? Okay? Czegoś się więcej dowiedzieliśmy. Trzymaj Megan z dala od tego. Albo że znowu zignorujemy to. No, właściwie nie wiemy tak dokładnie, co się stało z Megan tutaj, że po prostu, no, tak to tłumaczą ludzie, że po prostu zginęła, tak, ale też niekoniecznie mogli ją zabić. I suggest you leave Megan out of this. Why, Jensen? It's no secret how close the two of you were. And let's face it, you'd just been fired from SWAT for that massacre in Mexican Town. No one was about to hire you. You really have to stop getting your news from those Pikus blogs, Francis. They only confuse you. The point is, if Sarif had listened to me, we wouldn't be having this conversation. But Megan, God love her, always did have Sarif's ear. Sarif's ear is going to be hearing a report about violence in the workplace if you keep this up. You really feel like continuing? Point taken. Oh, and by the way, Jensen, I know you've gone through a lot of physical changes of late, but you didn't become a woman. Stay out of the ladies' restroom. Okay. Christ, Adam, while you were strolling around the offices, the situation got worse. Meet me in the chopper, I'll explain. No dobra, teraz musimy się spotkać z Sarifem w helikopterze. As enjoyable as this little chit-chat has been, isn't Sarif waiting for you at the helipad? No właśnie. No to już nic więcej nie mamy. Czekajcie, mogę to podnieść? E-book. Przecież e-book. Okej, natura neuroplastki. Możecie sobie poczytać. Też są trzy strony, jak widzę. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Takie same e-booki też znajdywaliśmy w Mankind Divided i też dawałam je wam do przeczytania. A tu mamy jakiś Cyber Boost. Pro Energy Bar. Okej. Okay. Trzeba się solidnie rozglądać, bo tu ogółem wszystko się tak naprawdę świeci. I te rzeczy, które i tak są podświetlone, są do podniesienia, to i tak trzeba się solidnie za tym rozglądać, bo można to ominąć. O właśnie, credit chip, 91 kredytów, czyli to są pieniądze tak naprawdę. Waluta w tej grze. No, trzeba się solidnie rozglądać. Tutaj też eksploracja naprawdę popłaca, bo tak jak mówiłam, jest to mieszanka RPGa i gry akcji. Dobra, lecimy. Sarif na nas czeka. Dobra, zobaczmy, czy tutaj czegoś nie mamy. Tu mamy jeszcze jakieś wejście. Two cyber arms, the tracking system, a retinal enhancer. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy, czemu nie? Przejdźmy się tą wentylacją. O, właśnie za takie też rzeczy dostajemy punkty i to samo, widzę, że to samo jest tutaj, tak samo jak w przypadku Mankind Divided. O, no i w przypadku wspinaczki czy krycia się za osłonami, no to mamy perspektywę z trzeciej osoby. A normalnie jest po prostu z pierwszej osoby, no ale coś tutaj mamy. Aha, tutaj możemy nacisnąć, żeby to przeczytać. Dobra, mamy, słuchajcie, mamy tutaj jakiś dziennik. Okej, kredyty, ile tutaj kredytów mamy. Dext Praxis, Praxis to punkty, Praxis to są właśnie punkty doświadczenia. Znaczy punkty, które możemy wydać, bo tutaj mamy normalnie XP, czyli punkty doświadczenia, ale Praxis to jest punkt, który już się nam wbije do wydania. Punkt umiejętności inaczej. Back in the saddle, z powrotem w siodle i też jest M1 zaznaczony, czyli Mission 1. Musimy dostać się do Sarifa, który czeka na nas w swoim prywatnym helikopterze. To jest niedaleko kafeterii.
Musimy porozmawiać z pilotem. Farida Malik. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytam. No i dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Misję, mamy inwentarz. Co to jest? Cyber Boost. Aha, możemy to wykorzystać. To nam daje po prostu jakiś boost do energii. Dalej, co my tutaj mamy? Augmentations, czyli ulepszenia. Ulepszenia naszego Adama Jensena. No dobra, tym się jeszcze będziemy zajmować. Mam nadzieję, że gra nam jeszcze to jakoś przedstawi. Kiedy będziemy mieli do wydania nasz pierwszy punkt umiejętności, to sobie tutaj się rozejrzymy bardziej i będziemy mogli w coś zainwestować. No tak samo pewnie było w tym. No wiadomo, troszeczkę inaczej to wyglądało, ale pewnie te same umiejętności albo podobne były w Mankind Divided. Już widzę po tych płucach, że na przykład to było. Widzę, że na przykład tutaj po tych nogach, po tej tarczy też były podobne ulepszenia. Detroit, tu mamy mapkę. Okej. Okay. Wow. Świetnie ta mapa wygląda naprawdę. Okej. Okay. Przybliżenie, oddalenie. Wszystko pozaznaczane, schody, gdzie są toalety, windy. A tu media log, czyli tutaj po prostu nasz kodeks, tak, mamy tutaj wszystko, co tak naprawdę zbieramy. Różne wiadomości, notatki, maile, e-booki. Tutaj e-booki, tutaj maile. Możecie sobie przeczytać. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Dobra, tu mamy znowu kredyty. Czyli naszą walutę. Dobra, zobaczmy, czy ja jestem w stanie tutaj wskoczyć. Chyba nie bardzo. Nie. Nie, nie jestem w stanie. Właśnie w Mankind Divided mogłam sobie przeskoczyć tutaj, ale tu i tak nic nie ma do podniesienia, tu nie jestem w stanie sobie przeskoczyć. No ale właśnie warto sobie eksplorować, nie tylko po to, żeby po prostu coś podnieść, coś znaleźć, ale też dlatego, że dostajemy punkty doświadczenia. Jeżeli zaglądamy absolutnie w każdy kąt, dostajemy punkty doświadczenia za walkę, dostajemy punkty doświadczenia za eksplorację. Nawet w trakcie rozmów, kiedy przeprowadzamy różne rozmowy, to też dostajemy na przykład za przekonanie jakiejś osoby, czy jakieś podejście dyplomatyczne. No i tu też mamy zejście. No, ja będę eksplorować, absolutnie włazić w każdy kąt. Dobra, tego nie jestem w stanie otworzyć w żaden sposób, czyli tutaj nic akurat nie ma. No dobra. To wychodzimy. Dobra, zobaczmy tutaj. Też nie jestem w stanie przejść. A tutaj? A nie, to są te same drzwi. Dobra, nie, nie możemy. No to okej, podejdźmy do pilota. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you? 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Zapewni, albo rzuci wyzwanie. Sugerujesz, że nie jestem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Seraph wants you to go in first. Are you all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Potrzebuję paru minut. Jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. I'm ready. Great. Then let's get airborne.
Ogólnie tej pilotki, tej postaci też nie było w Rozłamie Ludzkości, więc to też jest dla mnie nowa postać. Tam mieliśmy innego pilota. 8 people, Adam. 8 good men and women whose only crime was to come to work today. And those so-called pro-human purists slaughtered them. All of them? You sure? If we're lucky, the plant manager might still be alive, Josie Thorpe. They needed her to get into the administration wing. But SWAT isn't holding out much hope for her survival. We'll see about that. So what am I looking at here? Who are these guys? I told you. Pro-human purists. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. They broke in a few hours ago, right after we moved the Typhoon in for assembly line factory. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam, I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him there. But he isn't augmented, Adam. So he can't be one of the mercs who attacked us. Didn't have a problem killing innocent people, though. Yeah, and he did know exactly how to get inside the plant. So how do you want me to handle him? I don't. Not right away. Your first priority is to recover the Typhoon. I can't let SWAT inside until you've got it. But as far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal. Okej, czyli nasza pierwsza misja, zanim wejdzie tam SWAT, to David Saryf pozwoli nam zająć się niejakim Sandersem. Musimy odzyskać to, co wcześniej widzieliśmy, to, co testowali ci ludzie w tym laboratorium, czyli tą potężną broń. Wydaje mi się, że to są te granaty, które się rozrzucało dookoła, Typhoon, bo to też, taka nazwa też pojawiła się w Mankind Divided i wydaje mi się, że to była też jedna z umiejętności, z której mogliśmy korzystać. Jak do tego podejdziemy, czy będziemy zabijać, czy bezkrwawo podejdziemy, zneutralizuje ich. No może po prostu zabijemy ich. Myślę, że spróbujemy ich zneutralizować. I'm not looking to start a firefight in there. Just neutralize them. Okay. But just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight and closed hallways, but the labs themselves are pretty open. High ceilings. So you want something you can use from a distance or up close? No, w razie czego jakaś broń będzie nam potrzebna, więc czegoś chcemy. Oczywiście, że jak najbardziej chcemy sobie wybrać broń w razie, gdyby zrobiło się gorąco. Nie możemy tam pójść bez broni, czyli jakaś krótka broń albo broń na dystans, czyli na przykład jakiś karabin albo jakaś snajperka albo po prostu zwykły jakiś pistolet. The closer the better, I think, czyli im bliżej tym lepiej. Stun gun, wydaje mi się, że to będzie... Oczywiście to będą bronie, które pozwolą nam zneutralizować, a nie zabić. Więc mam nadzieję, że tutaj ten tranquilizer rifle to będzie snajperka, która pozwoli nam jakoś w jakiś sposób uśpić wroga. Ale myślę, że weźmiemy pistolet. The closer the better, I think. That way I'll be sure they'll stay down. You got it. The Typhoon should be in the factory labs, but Frank will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for Josie. Now, free her if you can, but the Typhoon is your number one priority. We developed it for the Alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing. Okej, okay, zaczynamy. Na pewno tą misję no, będziemy dokończać w następnym odcinku. Nie skończymy jej dzisiaj. Okej, okay, oni odlatują. Wziąłem pistolet.
I w ogóle też myślę, że po prostu karabin czy snajperkę można by było wziąć w następnym przejściu też. W przypadku... O, tu mamy jakiegoś boksa? Aha, po prostu możemy go ruszyć, dobra. No już wszystko praktycznie, no prawie wszystko możemy podnosić. Nie wszystko, wszystko. W przypadku Mankind Divided też na początku pierwszej misji mieliśmy wybór, jak chcemy do tego podejść i jaką broń sobie wybierzemy. Chwilę tutaj się pokręcimy, pozwiedzamy, a kontynuować będziemy już w następnym materiale. No, ten gość, na którego polujemy, on po prostu ukradł ten tajfun, ale nie należy do tych najemników, którzy zaatakowali Sarif Industries. Dobra, tu nic nie ma. Okej, no to wchodzimy tutaj. At any point during the game, you can access the in-game menu. The inventory holds all the items you are carrying with you. It has a fixed size, which can be upgraded through augmentation. You can move inventory items around, examine them, or combine them with upgrades. In the heat of battle, you can rely on the quick inventory instead. It allows you to quickly equip a weapon or change grenade type. The objective screen details your current missions and objectives. The log screen is a repository of all the emails and books you read on your journey. The map is a helpful tool that allows you to see where you are in relation to your objectives. Useful locations such as merchants and limb clinics are also marked. The augmentation trees are where you can spend experience points to upgrade augmentations you own. Simply select an augmentation and choose which upgrade you want to buy. Upgrading augmentations can be done anywhere, at any time. Okej, super, przyjemny samouczek. Przyjemny film, który pokazuje tak naprawdę samouczkowy. At any point during the game. Okej, dobra. To jest to samo. Nie wiem, czemu znowu mi się to wyświetliło. Wszystko możemy podnosić, wszystko możemy sprawdzać. Proszę bardzo, szafki. Pusto. A nie, nie pusto. Tutaj znowu mamy ten... Musi być jakiś baton energetyczny, przynajmniej tak to wygląda. Jakiś energy boost nam daje. Aha, przechodzimy tędy. O, patrzcie, kredyty. Przechodzimy tędy, to zawsze się to menu odpala, że możemy sobie sprawdzić. No ale już to obejrzeliśmy. Że możemy sobie w każdej chwili dziennik odpalić, zobaczyć nasze cele, zobaczyć to, co uzbieraliśmy, zobaczyć mapę. I wykupić sobie jakieś ulepszenia. Na razie nie mamy jak wykupywać tych ulepszeń. Tu mamy amunicję. Zobaczmy ten pistolet. Stun gun. No inaczej wygląda niż w Mankind Divided. Ale to umożliwi nam bezkrwawe podejście do sytuacji. Jeszcze rozglądam, czy czegoś tutaj nie ma. Bo właśnie pod takimi zwykłymi kartonami mogą być ukryte kredyty. Nic. Szafki kolejne. O. Pilsy. Painkillers. Leki przeciwbólowe. To też było w Mankind Divided. Jensen, it's me, Pritchard. Where are you? On a roof overlooking the plant. Good. Your point of entry should be through shipping and receiving. Should be, Francis. The hell does that mean? We have an employee entrance there. Heavily guarded by purists, no doubt. So, if you're not a fan of the frontal assault, I suppose you could try accessing the building's roof. Okej, Pritchard będzie nam jeszcze pomagać w tej misji. Mówi, że jest specjalne wejście, z którego możemy skorzystać, jeżeli nie chcemy pchać się od frontu. I patrząc na to, że ja chcę do tego podejść po cichu, to możemy z tego skorzystać. Okej, przyklejamy się do ściany. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tam już mamy przeciwników. Właśnie ta kropeczka się teraz nie zmienia, ten przeciwnik musi być za daleko, więc ja chyba nie mogę sprawdzić, czy to jest przeciwnik, czy nie. No ale dobra, schodzimy tędy. To jest właśnie fajne też w Deus Exie, że... Niektórzy są w stanie też monitorować
przebieg naszej misji, monitorować ogólnie teren i na przykład komunikować się z Adamem i podpowiadać mu, że jest jakieś przejście na przykład. To już jest przeciwnik, dobra, tam u góry jest, no bo pisze zaalarmowany, tam u góry byli sojusznicy, są zaznaczeni na zielono, a tu musi być przeciwnik. Właśnie został zaalarmowany. Okay, miejmy nadzieję, że zaraz się... Dobra. Już przestał się interesować. Zobaczymy, czy mamy taki klasyczny takedown, w którym możemy go wyeliminować po prostu bez używania broni, podchodząc do niego od tyłu. O, mamy właśnie samouczek. Getting too close to any guard is a risk. You're better off staying far away from them. Learn their patrols and time your moves accordingly. If you can avoid it, it's generally better not to engage them. Sure, a lone target may be tempting, but you never know. Backup might be right around the corner. If you have no other choice, try taking out your targets silently by moving up behind them and tapping the takedown button to put them to sleep. Killing them is a more permanent solution, but also involves making more noise. To do it, simply hold the takedown button. Whether you kill or stun, all takedowns burn up energy. If your energy bar is empty, you will not be able to use your augmentations. You can, however, replenish your energy cells through the consumption of nutrients. Regardless, don't leave bodies lying out in the open. If they are found, an alarm will be called in. So grab them and drag them out of the way. Okej. Czyli wszystko polega dokładnie na tym samym, co w Mankind Divided. Musimy oczywiście się zdecydować, czy chcemy przeciwnika załatwić po cichu, czy chcemy go zabić. Oczywiście zabicie będzie głośniejsze. No i oczywiście usuwać ciała z pola widzenia. Właśnie nie wiem, czy on teraz się odwróci, czy on będzie tutaj stać, czy... Dobra, ryzykujemy, jak się... Mam nadzieję, że się nie odwróci. Okej. Okay. Pierwsza krew. Dobra, możemy go przeszukać. No i mamy tutaj te batony. Cyberboost, które dają nam energię właśnie, jeżeli wykorzystujemy stealth. Co my tu mamy w ogóle? Aha, wszystkie itemy. Being stealthy hinges on sight and sound. When moving close to guards, try moving slowly to diminish the amount of noise produced by your footsteps. Crouching down will assure you are making the least amount of noise possible. Line of sight is important, and by keeping behind cover, you'll stand a better chance that enemies won't detect you. Avoid jumping and sprinting, as it will certainly give away your position. Okej, okay, czyli jeszcze skradanie się. No dobra, przytrzymajmy go. No i spróbujmy go gdzieś właśnie schować. O, widzę, wolniej też się poruszamy, jeżeli przeciągniemy jakiegoś przeciwnika. No, unieszkodliwiałam go po cichu. Dobra, amunicja pistoletowa. Dobra, ten stealth nam się tu załącza, ale to już mamy, kurde, no zaraz będziemy musieli kończyć odcinek i będziemy kontynuować dalej, ale w następnym oczywiście materiale, ale tak. O nie, ktoś to usłyszał? Ale tak świetnie mi się gra, naprawdę. Nagrywam od razu kolejny odcinek po tym. Dobra, tu już nic więcej nie ma, tu ktoś usłyszał. Miejmy nadzieję, że tu nie podejdzie. Aż kamera przeciała w jego głowę. Dobra. Merciful Soul. Też dostajemy różne punkty doświadczenia zależnie od naszych działań. Czy też jeżeli na przykład właśnie unieszkodliwia przeciwnika po cichu, to też... To też tak naprawdę dostaje punkty doświadczenia za ciche, na przykład zabójstwo, za cichą eliminację, za oszczędzenie przeciwnika.
Dobra, wykorzystaliśmy to w sumie, że on go zauważył, ale... Niestety nie mogłam go załatwić, będąc za osłoną, będąc tak naprawdę w progu, tak? On był w progu, ja musiałam się schować. I no nie można było go w ten sposób załatwić. Musiałam poczekać, aż wejdzie do środka, do pomieszczenia i dopiero wtedy mogłam go załatwić. A właśnie w Mankind Divided można było przeciwnika załatwić nawet w taki sposób, że kiedy był w progu, a ja byłam zaraz tuż za ścianą, to on wchodząc mógł zostać po prostu przeze mnie zabity bądź powalony. Dobra, tu jest jeden przeciwnik. Zobaczmy, co on zrobi, bo tam jeszcze jeden chodzi. Właśnie to jest też to, żeby się nauczyć. Dokończymy właśnie to miejsce tutaj. Chociaż tu jest znacznie więcej przeciwników. Albo wiecie co? Myślę, że możemy schować się akurat w tym pomieszczeniu i tu sobie na spokojnie zakończymy odcinek, bo tych przeciwników jest więcej. A, jeszcze ten miał tutaj broń. Dobrze, że się tutaj wróciłam. Będziemy kontynuować tę misję w następnym materiale. Tu jest w miarę bezpiecznie. Schowam się tutaj. Tych przeciwników jest znacznie więcej, więc będziemy tutaj się skradać już przy następnym materiale. Zachęcam Was gorąco do oceny. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba system walki, system skradania się ogólnie walki. No walkę mieliśmy taką w pierwszym odcinku, ale to też był prolog, więc było inaczej. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby bardziej powalczyć. Na pewno będę pokazywać Wam, jak wyglądają zabójstwa. Póki co chcę się troszeczkę poskradać. Zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania kanału, jeżeli chcecie więcej Deus Exa na kanale. Subskrybujcie, oceniajcie i wpadajcie na serwer Discord. To wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.